Witam serdecznie w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. Jesteśmy po pierwszym bossie i mam nadzieję, że kolejne bossy będą nieco łatwiejsze, ale też nam przyniosą dużo chwały i itemków. Mam porozmawiać z profesorem Figiem i Rackhamem. Dobra, fajna to komuna ta mapa. Zobaczcie, cała mapa tutaj Hogwartu. Jest Hogwart, jakaś wieża, w której tutaj byłem. Fajnie, fajnie. Ciekawe, gdzie kolejne lokalizacje są tych prób. O, przyszedł! Grubcio. What have we here? Charles Rockwood. Brzmi jak jakaś postać z GTA RP. Professor Charles Rockwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rockwood. Znam pana. You in the pensive in Gringotts with Professor. Widziałem go w myśl od siebie. Indeed. Grubcio. So you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. Ta maska top, ta maska wymiata. I found something that I can't identify floating above the last maska, pensive. Maska, yes. You will find a similar artifact Daniel in each Magical. Trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? No, zobaczymy, jaka Before kolejna próba proceed, jest. I would like to speak with Charles. Jaka sytuacja z goblinami? Jaka sytuacja? Co się dzieje? Involving the goblins. The goblins. The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin. No właśnie, zauważyłem, bo tam kurde smoki smokami sterowali. Not only encountered goblins lurking outside of San Bacar's tower. They also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. No, Ranrok. I'm afraid it would be wise to halt the trials until nie, we know more. Nie powstrzymajmy prób, zostawmy je. We shall defer to you in this matter. Of course. Nie, ja chciałem próby robić kolejne. Now then. Siema, witam, Stanik. The name Rockwood. Do you think that there's a connection? Tak, Charles Rockwood. GTA RP, Five City na pewno. But we can't be sure of its significance, if any. For now. Tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using ta, magic to remove pain. Ta, jaka zakazana magia do uśmierzania bólu na pewno, co tam używała pewnie, bo chciała ojcu ulżyć. For now, we should learn what taki apap, magiczny apap. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. No. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can musimy find do Hogsmeade iść. Of course. Don't forget my studies. Tak, tak, tak. Idziemy na oczywiście będziemy się uczyć nowych czarów. Oczywiście, że tak, panie Fig. Dobra, wracamy. Charles Rockwood. Professor, have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the można poznać gdzieś jakieś znaki czy coś? Ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you ciekawe. Should be able to use them to ciekawe, gdzie te znaki możemy znaleźć w ogóle tej starożytnej magii. Thank you, sir. I will look out for them. Ile trwa cała gra? Wiesz co, nie wiem. Mówią, że 50 godzin, eksperci mówią, że 20 godzin. Jak na razie gram jakieś, nie wiem, 10? 9, 10? No i kolejny piękny dzień w Hogwarcie. Tomasz Dzbanek, czarnoksiężnik, który powoli się kształtuje. Piękna jesień w Hogwarcie. Dobra, co my tu możemy zrobić? Napijmy się jakieś kawki, czy coś przeczytamy pocztę, czy coś, ktoś do mnie pisał, jakieś może... O, patrzcie, ile kochanek tu do mnie pisało. Profesor Garlic, profesor Wesley. Jakieś pary tego nie czytamy w ogóle. Kurde, Madame Kogawa, ile listów mam od moich fanów. Muszę nauczyć się de pulso. Nadszedł czas, żeby Glacius się nauczyć. Dobra, to mamy. Profesor Wesley. Profesor What's Poppin. Wpadę do eliksirów What's Poppina, okej. Okay. Profesor Czosnek. Wingardium Leviosa się uczyłem. I Seba Swallow, czyli ten, co połyka. Siema, Minon, witam. Kup miotłę przy okazji... no tak, 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 to ja mam też misję taką, żeby kupić miotłę. Na. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w Hogwarcie. Może jakieś nowe dymy, historie, jakieś nowe plotki. Zobaczmy. Ah, new face. Wonderful. Witam, witam, Albi. Masz jakąś dla mnie miotłę? Albi Weeks at your service. Witam, witam. Zamknięte było, no trudno. No nic, najwyżej, no kupimy miotę u ciebie.
had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've tłumacz. Dobra, skip. Got a few rare yew weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Nie interesuje mnie to, rozejrzę się. The array of brooms. W innym życiu wygrałby złotą piłkę. Dobra, co my tu mamy? Mamy miotły, 600 coins, mamy 1962, dobra. To my bierzemy? Pędzący żar, miotła domu Hogwartu, miotła cięcia księżyca, tchnienie wiatru i też jest miotła cisowy wikłacz. Ta miotła jest wykonana z jesionowego drzewa, to jest z wybranego domu Hogwart. Ej, możemy wziąć tą miotłę? Widzowie, i ona jest Ravenclaw. Tu jest taka, z jakimiś bagażami. Tu jest... O, jaka ona jest zajebista! A tu wygląda, jakby ktoś ją bandażem w ogóle wziął. Ta jest zajebista, wygląda na potężną. A, tu jest... Oho! Ej! Którą bierzemy? Bierzemy tchnienie wiatru, czy tą... czy pędzący żar? Ale ta wygląda zajebiście, ta jest zajebista. Tchnienie wiatru może. To jest dobra. Ta tchnienie wiatru wygląda fajnie, ale ten żar wygląda przepotężnie. Dobra, weźmy to. Na pewno mi się spodoba, tak, dobra. A czy mamy w ogóle już 14 poziom? Nie, na pewno. No, te miotły treningowe są słabe. Ulepszenia? Jakie ulepszenia? Może jakieś nitro? No. Siema, rogi koza, witam. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to ulepszymy sobie miotełka. Report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom. Imelda Reyes? Nie znam tej kobietki, nie znam jej, tej dziewczyny. An ideal situation for collecting flight statistics. Nie znam jej. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? No, dobra, okej, chyba warto spróbować. That sounds intriguing. Jasne, możemy ulepszyć naszą miotłę. Coś tam trzeba zrobić. Spoko, ziomeczku. Albi, jesteś dobrym gościem, jest naprawdę równym gościem. Dobra, mam zadanie Madame Kogawy, muszę coś tam zrobić. Dobra, kradniemy tego gościa, ale mam wyposażenie pełne. Dobra, musimy się teleportować. Tu są zajęcia o zwierzętach, dobra, do Hogwartu. Do Hogwartu i... tutaj gdzieś? Skrzydło dzwonnicy? Nie. Nie, na dół chyba. A weźmy, nie wiem, w sumie, gdzie tu możemy na zewnątrz się zrespić. Dobra, weźmy to. Słuchajcie, zaraz przed nami zajęcia ze zwierzątkami. Ja mam nadzieję, że kurde, jakieś pierwsze zwierzę będę miał takiego peta fajnego, który będzie chodził przy mnie. Ruszamy. A w jakie byście chcieli mieć zwierzę tutaj z Hogwarts Legacy przy sobie? O, Pergamines. Na. Elo, Marshall, a gierka? Zarąbista. Czekajcie, coś tutaj jest, może ten punkt a to już zaliczony punkt. Czemu się tu nie teleportowałem wcześniej? Psa? Sowa? No sowa, co? Sowa to nie jest domowe zwierzę? Dobra, idziemy do domku Hagrida. Domek Hagrida. Czemu ja się tu nie teleportowałem wcześniej? Nie rozumiem. Zaczynamy lekcję o zwierzętach. Pokasowe. Welcome everyone. Witam. Ona nie wygląda Hagrid. O, jakiś dziobak. Wyczarowała dziobaka fajnego. Żre sobie orzecha. Especially if one does not know how to handle them properly. Wszystkie są na swój sposób nie. O, jak on zniknął? A, bo on się teleportuje. Spoko. Miss Sweeting,
Pani spocona, czy może pani pomóc mnie tutaj w zwierzątkach? Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Poppy spocona. Okej. She overexaggerates sometimes. Wszystkie... Jaki piękny! Wow! Ale on tam... O kurde, co na jej foko chyba włożyła te... Co to było? Yes, professor. Język foko tutaj dostała. Shota. Ale ładny, ale fajny. Ale sweet. Siema, Helter, witam. Szotka do zwierząt, dobra. Okej. Okay. RT. Okej. I like to think it enriches his experience. Ale fajny, dobra. That's lovely. I'm sure he feels much better. Zajebiste. I think he might be hungry. Chyba jest głodny trochę. Would you mind giving him some beast food? Spoko, dam mu karmę. Jakieś klocki, kupa. O, patrzcie, tutaj jest pokazany filmik, jak to się daje. Ja takie zwierzę chcę mieć. Dobra, dajmy mu trochę kupy. Proszę, trzymaj. Smacznie. O Jezu, jakie duże kupy. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Smak? No pewnie jakiś dobry. I think we can safely say that Gerald likes you. No pewnie, że mnie polubił. That's good news. He seems very nice. He is. Miły. Największa zaleta jest bycie miałem zaraz po ambicji i czystości. No widać, że jest miły. Ale czekaj, chyba coś chce więcej, chyba chce więcej żarcia. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Okay. Miss Sweeting, why don't you show our new student? Kuguchary? Co to jest kuguchar? Kuguchar. This way. The Neasels are over here. Kuguchary! To jakieś kurde wypasione koty. Tygrysie. Kozak. Oh. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few knuts at least. Za wąsy kuguchara dostanę przynajmniej kilka knutów. Kilka knutów. Stupid thing. Czemu się nad nim znęcasz? Ej, zostaw go! Co ty robisz, debilu? Tus, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. No co za gość w ogóle? Zobaczcie, on się znęca nad nim. Her name is Persephone. Ej, czemu ona jest w Ravenclaw? Ona jest brzydka. Ona jest w Ravenclaw i się tak zachowuje, zobaczcie. Let's go. No, spierdzielaj daleko, wypierdzielaj stąd. Biedny kotelo. Się znęca nad nim. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. No. Thank you for your help. Let's carry on. Dobra, wyczyszmy kuguchary. Wash the Neasels just as you did with Gerald. Jasne. O. Czeszemy kuguchara. Nieźle. Dobra. Tutaj też wyczeszemy, a jeszcze musimy nakarmić w ogóle. Proszę, zjedz sobie kilka kupek. Tobie też, proszę. A ten trzeci to jakaś czarna owca, on chyba jakoś nie za bardzo. Dobra, wyczeszemy też i damy mu jedzenie, bo czemu nie? Też chcę coś zjeść sobie. Dobra, i jeszcze nakarmimy go. Proszę, masz kilka tutaj główienek. Idziemy z powrotem do pani Howin. Pani Howin, witam. Hello, professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first Była zajebista. Była zajebista. Było świetnie. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy Zarąbista. This class. Zarąbista. Ja chcę mieć swoje zwierzę, ale you nie seem wiem. To understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. No dokładnie, to weź nie torturujemy. Wiadomo, że wąsy są tam dużo warte, ale do jakichś eliksirów, ale bez przesady. Nie jesteśmy sadystami, co? Sadly, we're the ones who suffer.
stumbling over dead beasts. Dokładnie, masz rację, no. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps? An optimistic idea. No, możemy się skupić, możemy się skupić. Musimy się uczyć o zwierzętach po prostu. Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own. Właśnie ciekawe, ile bestii tutaj jest. Fantastyczne zwierzęta, no. Ciekawe, ile tu jest tych fantastycznych zwierząt. Czekajcie chwilę, zobaczę w inwentarzu. Wyzwania, kolekcje. Kolekcje zwierzęta. 13 zwierząt? Ej, no to mało to jest. Może zrobię dodatek fantastyczne zwierzęta. Zobaczmy. Co my tu mamy? Pufek. Kuguchar. Świergotnik. I Dirikrak. Dirikrak był na tych zajęciach. Ale ciekawe, ciekawe. Tylko, że mało tych zwierząt jest. Można takiego małego smoka mieć? Właśnie nie wiem. Co tam, Poppy? Thank you again. Poppy jak Poppy z Lola. Dirikrak to Dodo. No, dokładnie, dokładnie. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided. Aha, aha, zabawne. We're of a similar mind. Actually, śmieszne. In light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Kogoś z lasu chcesz mnie tam? No nie, brzmi ciekawie. You've intrigued me. Można tutaj romansować? Nie, chyba to tak nie działa tutaj. Ciekawe, kogo z lasu potem. Młode pufków, patrzcie, możemy nakarmić też i dać szczotkę. Proszę, posmyram się troszeczkę. Ej, patrz, biegnie kolejny. A nie, dobra, tylko fake. Dobra, idziemy za nią. Ciekawe, kogo z lasu chce mi pokazać. Pewnie jakiegoś kurcze. Może centaura. Albo nie wiem, albo. Kto może być taki z lasu? Jakieś zwierzę. Ciekawe. Dobra, idziemy za tobą, Poppy. No ładna pogoda, ładna. Musimy zebrać kilka tych kamieni księżycowych, bo się przydadzą na meblowanie naszego pokoju. Zobaczmy, idziemy z Poppy. Prawie jesteśmy, okej. To już blisko. Ale dobra, okej. Zobaczmy. W lesie to pająki były? Stand back. Ja się nie boję, pokaż mi. Co tam? Ej, coś leci! Smok! Nie, to hipogryf, dobra, dobra, chill. To hipogryf, to hardo job, widzowie, hardo job. Wzniosło skrzydło. Aha. Isn't she just magnificent? No jest zajebista. Ty! Ale będziemy na niej latać! Będziemy na niej latać! Super jest! No hipogryf, będziemy na niej latać. Ja chyba nawet mam skina na nią. Ukłoń się, okej. Super. Działa. Widzowie, działa. Tak, mam skórkę oneksowego. Dobra, weźmy go, poczeszmy troszeczkę. Ale masz piękne pióra. O, jak się podoba, no, jak się podoba. Dobra, nakarmy go teraz. Dam ci trochę jedzonka, proszę. Proszę, proszę, weź sobie. Ej, ale one nie jedzą takiego przetworzonego gówna. One jedzą ryby. Śledzie, coś takiego, a nie takie dziwne rzeczy. Wow! Daj, czemu nie mogę na tobie polatać? Kurde, no. Szkoda. So, what did you think of Highwing? Była zajebista. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? Tak?
I've seen it first. Czyli ten hipogryf będzie już mój? Fajnie. It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Parę lat temu uratowałem ją z rąk kłusowników. Fine until recently. A co było do niedawna? Aha, to tak, bo są kłusownicy w lesie z 20 poziomem, no. To racja. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seems from tak, tak, kłusownicy są tam, oni są tam na 20 poziomie w tym lesie, więc ciężko będzie z nimi walczyć teraz. I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day. A, pewnie szukają jakiegoś zakazanego towaru. Jakieś pióra, skrzydła, wąsy. Może atak na hipogryfy? Brzmi podejrzanie, no. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. A coś planują. Exactly. Ciekawe co Poppy. I think I'm going to look into it. No spoko, dowiedz się. Ja mam wyrąbane, idę stąd. Nara. No, przyjrzyj się. That's a fine idea. Spoko. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Spoko. No, daj mi znać jak coś, nie? Wyślij SMS-a, list tam czy coś. Spoko, trzymaj się, Narka. No i co, zajęcia o zwierzętach skończone. Przytrzymaj LB. Następnie wciśnij B. Wow! Lecimy, widzowie! Ale zajebiście! Dobra, łatwo. Możemy sobie latać tutaj. Dobra, ale musimy tutaj w sumie wylądować gdzieś. A nie mogę używać czarów? Nie mogę używać czarów, dobra. Wylądujmy. Ale nie chcę iść na górę, chcę iść na dół. Te schody się pojawiają, dlatego tutaj bugują. Kurde, co za dziwne schody. Dobra, tutaj jest ten punkt teleportacyjny. Myślę, że go zaliczymy i wracamy. Revelio. Ale coś tu jest jeszcze, czekajcie, coś tutaj jest. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. Obróć. A, bo tu jest zagadka. Ale dobra, zostawmy to, idziemy do góry z powrotem. Idziemy na misję. Robimy główny wątek, to jest najważniejsze. Jakieś czary się nauczymy i tak dalej. Ale to zobaczyłem potem. Dobra, idziemy porozmawiać z Gladwinem Moonem. Nie wiem kto to jest, jakiś nauczyciel chyba lockpickingu. O, tu też jest ten znak. Zobaczcie. Ciekawe. Jakieś dziwne liczby. Otwieramy. Nie mogę otworzyć. Zamknięte. A, dzień dobry. Był tu obok. Oh, I was hoping to see you again. Te moje okulary są giga dobre. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to... Co za okulary dobre! ...a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more... No była większa wrażeń, bo trolle przyszły i chciały mnie zabić. I suppose you could call it eventful. Jackie Chan. Certainly wasn't expecting a to są oczy kobry. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, oczy kobry. My visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue? Jaką figurkę? Co się stanie, gdy zmieni się światło i nastanie noc? Ej, właśnie widziałem tą figurkę. Okej. Nastała noc. Właśnie, widziałem tą figurkę w gabinecie chyba Figa. Wow! Co to jest? Księżyc de... A te... To jest Demimos. Demimos to jest takie zwierzę, co przewiduje przyszłość. Jakby... Jest takim jasnowidzem i przewiduje to, co się stanie, jakie kolejne następstwa będą danych wydarzeń. Na przykład, nie wiem, powiedzmy, coś się dzieje, coś się zaczyna dziać, a on widzi wszystko to, co się stanie zaraz po tym. I przez to może przewidzieć i na przykład zrobić coś, czego my jeszcze nie wiemy. O, coś takiego ujmę. I trzeba po prostu, jak chce się go złapać, czy na przykład chce się go nie wiem, cokolwiek z nim zrobić, to trzeba zrobić coś nieprzewidywalnego. Coś nieprzewidywalnego. To jest ciężkie, ale... Tak. O! Nieźle! Jest garniak, jest impreza. Jest garniak, są lepsze czary.
Why don't you hold on to that one for now, and I'll. Jasne, zostawię sobie, jasne. Jedyny w gabinecie chyba Figa, z tego co widziałem. Teraz będzie opowiadaną historię życia. No ja wiem, widziałem już takie figurki. Ale kto pytał o tę historię? Z boginem? Zmiennokształtnym? Aha. A czego się boisz? Demimoza? O, Revelio. On się Demimoza boi. Demimozy? Jak się Demimoza można bać? Plus 3 cm do długości różdżki. Plus 20 do seksapilu. Garniak, muszka, koszula. Nawet nie jest garniak, ale... Jakieś łapserdaki! Kto używa słowa łapserdaki? W 2023... Dobra, to jest 1800-1900 rok. No dobra, niech będzie. Łapserdaki. Łapserdaki. Spoko, pomożemy. Nauczymy się Alohomora. Płaszcz kobiecie zabrać łap serdaku, no? Pewnie, że tak. Demimozy są miłe, fajne są demimozy. Boisz się trochę i tak mówisz, jakbyś zaraz miał się zesrać w swojej gacie. Ja już nie mogę słuchać tego, jak on tak mówi. Mówi jakby, no tak stęka. Nie no, moja żona ma kurtkę normalnie zimową, no tam płaszcz to już swoją drogą, płaszczyk to tak na jesień. Dobra, poczekajcie sekundkę. Ja tylko coś zrobię. Dobra, jestem. Będzie co ogrzewać? Ogrzewać? To ona, nie no, ona ma, mówię, to ma zimową kurtkę i może się ogrzać, także spokojnie. Dobra, a co z tego będę mieć? No właśnie, dlaczego on za darmo ci pomagać? Aha, nagroda jest taka, że nauczy mnie zaklęcia. Dzięki, przyda się. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? Tak, wiem, no. Znam zaklęcie kameleona. Next, you'll notice that the door is locked. However, will you get in? Alohomora. That's how. But what about Alohomora? Przyda się. Bo kurde, będziemy otwierać te fajne drzwi tam. Cisza nocna, jaka cisza nocna? Jedziemy, gruba impreza! Jaka cisza nocna? No, zaha, za jego czasów imprezowali, tak? Dobra. Aha, jeden posążek, muszę znaleźć posążek w łazience prefektów i drugi gdzieś tam... Dobra, to jedziemy. Uczymy się nowego czaru Alohomora. Czar, który chyba każdy zna, do otwierania zamków i pasów cnoty. Siema Kaczmar, witam. Alohomora. Okej, rzucamy to zaklęcie, tylko najpierw muszę je przydzielić. Gdzie ona jest? Alohomora. Te kolory się tak strasznie zlewają, jakby nie mogli dać szarych. A nie, no w sumie mogę normalnie chyba, nie? Podejść. A, no oczywiście, że tak. Nie ma jakiegoś specjalnego czaru. Co jest? Aha! Wow! A jak mam to użyć? Obie zębatki są ustawione tak, żeby otworzyć zamek. Aha! Lockpicking! Aha! O! Chyba otwieramy! Dobra, o! Chyba mamy to! Mamy to! Po prostu tutaj wibruje mi pad i ja muszę to ogarnąć.
Well done! You're in! Remember, kurde, duchy. Trzeba użyć zaklęcie kameleona, bo są duchy. Użyjemy go, czekajcie, jakby to... Ta. Użyjemy kameleona, bo tutaj, kurde, jednak faktycznie... Może mnie zauważyć. Revelio! Idziemy na górę. Aha. Okej, dzięki za info. Dobra, skradamy się. Czy ktoś tu jest? Halo? Przypomnienie dla pracowników. Skrzaty domowe Hogwartu wykonują wyśmienitą pracę utrzymywania zamków czystości. Są przygotowane na niemal wszelkie wyzwania, jakie czekają każdego dnia. Coś tam wybuchło. Pewnie Irytek znowu był winny. Ta, na pewno. Revelio. O, fuck! Dobra, idziemy na górę. O, skrzynia jest, może jakiś fajny przedmiot jest. Eliksir waginowy. Okej. Okay. Aha, ja mogę w ogóle... God damn it! Jak mam się tam dostać przeciw... Ja pierdyka, jak mam się tam dostać? O nie! Chyba może... A dobra, ja muszę iść w prawo. Dobra, zapomniałem, że muszę iść w prawo. Okej. Udało się. Łatwo. Revelio. Coś tu jest jeszcze. Nie ma nic? Dobra, idziemy dalej. Idziemy do góry. Hop. Nauczyciel, dobra, ogłuszymy go. Ogłusz go. Petrificus totalus. O kurwa! Dobra, nie skapnął się, że obok niego czar w ogóle przeleciał. Prezes! Dziękuję ci bardzo za rajda. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Czemu w ogóle rajdy się nie wyświetlają? Kurde! Prezes, coś ty zrobił! Przez ciebie przegrałem! Dzięki prezes za rajda, witam. Dobra, czekajcie, muszę zobaczyć, o co chodzi. Czemu nie ma w ogóle rajd alert? Alert, rajd. Chyba, że zastopowało może. A, zobaczmy. Czy zadziała? Dobra. Nie zadziałało. Nie wiem, czemu nie zadziałało. Co tam widzowie słychać? Cały o, czas jest. Jak samolot, o, bajla, kapitan. Czy w sumie tak, no, rajdy moglibyśmy wyłączyć w zasadzie. Jak to ma coś takiego wyskoczyć w trakcie moich odcinków, no to trochę dupa. Dobra, zastopujemy. Dzięki jeszcze raz za rajda, prezes. 29 tysięcy widzów. Zaczynamy ponownie tą misję niestety. Kurde, ale zrąbałem strasznie. Dobra, jedziemy. Się przejąłem rajdem i oczywiście muszę znowu rzucić eliksir. Znaczy, bo muszę rzucić znowu czar na siebie niewidzialności. Revelio. I Revelio. Ej, w ogóle możemy wejść tutaj do tego, ja to wejdę do tego. Odblokujemy te zamki. Dobra. Wibruje. Okej. Chyba jest blisko. Chyba otworzyliśmy, no. Nieźle. Dobra, mamy to. Ukradniemy kilka przedmiotów. 53. Revelio. O, coś tam gwizda. Nieźle! Widzowie, kradniemy komuś przedmioty! Coś tu gwizdało. Coś tu dzwoni. Chyba w tej szafie. Nie, to gdzieś indziej. Tu jest jakiś list w ogóle. Dobra. Coś tu się w ogóle, a to nie wiem, coś dziwnego się jarzy. Dobra, idziemy do kolejnego pokoju, coś weźmiemy. Revelio. Dobra, kolejny list, jakiś profesorze Fig. A to jest chyba pokój Figa, my okradamy pokój naszego nauczyciela. Dzięki Kubikson, dzięki. Wrzucę jutro kolejny prawdopodobnie. Znaczy no na pewno, ale tu już poziom drugi trzeba. To już nie możemy niestety tego otworzyć. Dobra, idziemy dalej. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba idziemy na górę po prostu. Dobra, zobaczmy. Ja wiem, już to widziałem, to już mi podpowiadaliście. Revelio.
Revelio. Myślę, to w ogóle te skrzyneczki, co myśmy zebrali, to już znowu nie musimy ich znowu zbierać. Użyj LT plus RT, żeby omamić nie... No dobra, ale użyłam LT, RT. Nie, bez sensu. Ej, rzucam czar, w ogóle on się zastanawia, co się dzieje, nie? Nie, ja nie rozumiem tego, ej! Ja nie rozumiem tego, to jest jakiś błąd tej gry. Nie, ja się skradam, ale nie mogę użyć tego LTRT w ogóle. Nie rozumiem tego. O co chodzi? Używam LTRT i nie działa to, ty. To jest, kurde, jakiś scam. W tej gierce. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Revelio. Revelio, to myśmy zebrali te wszystkie rzeczy. Dobra, idziemy do góry teraz. To już wiem. Kot mi skoczył na parapet teraz, kurde no. Czy tak zastanawiam, co tu się rusza w ogóle? A to kot skacze z parapetu na parapet, dobra. Idziemy do góry. Ja walę tym, ja nie mogę ogłuszyć tych przeciwników, nie wiem czemu. To znaczy no, przeciwników, nauczycieli czy tam prefektów. Ej, a tu ich nie ma, oni wcześniej tutaj byli, o co chodzi? Ale tu zamek poziom trzeci trzeba mieć, to nie. To może kiedy indziej. Dobra. Oni wcześniej tutaj byli, przecież teraz ich nie ma, nie wiem o co, dziwne. Okej. Pa, 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 pa. This must be the prefect's bathroom. Ta, musimy znowu blokować. Okej. To i... O, otwiera się, okej. Jest git. Mamy to. Revelio. O kurde. Prawie nas odkryli. Otworzymy tą skrzynię. Alohomora. Alohomora, znowu odkrywamy. Fajny jest ten lockpicking. O, jest, wyczuwam, dobra. Jest, dobra, otwieramy. Kolejną skrzynkę. Oby jakiś przedmiot fajny był tutaj, bo... przyda się nam do ulepszenia. O! Sześciokątne okulary ze złotymi oprawkami. Okej. Kolejny księżyc de Mimoza. Nieźle. Jeszcze leje mi wodę. O! Revelio. Kolejna strona, fajnie. Patrzcie, jaka syrena wypasiona. Dobrze, że sutków nie ma, bo tutaj gra jest plus 6. Dobra, idziemy tam. Tylko musimy uważać. Musimy iść teraz wyżej. Jakby to zrobić? Spróbuję... Mogę jakoś odwrócić jego uwagę? No bo nie mogę tam wejść na górę. Nie mogę tam wejść na górę. Jak mam odwrócić jego uwagę? O, poszedł, dobra. Spierdziela, idziemy do góry. Po prostu rzucać czary trzeba, rzucać czary. Dobra, odblokowaliśmy tutaj. Skrzydło szpitalne. Wiecie, bo uczniowie nie mogą się poruszać w nocy. Revelio. O kurde. Dobra, chill. Zamek poziom drugi. Skradamy się. Na szczęście się udaje. Jak jest skrzyneczka, coś? Nie ma nic. Dobra, księżyc... O, to jest skrzyneczka. Może z jakimiś eliksirami tu jest ta skrzyneczka. Zobaczmy. O! O kurwa! Chciałem zrobić akcję, a tutaj mi się wyjawił z tego cienia. Z tego kameleona. Zimowy szalik, dobra. Ej! O, fuck. Co było? Coś słyszałem, coś ci się przewidziało. Coś ci się przewidziało. No jakieś duchy. Wracamy. O kurde. Dobra, to nikt, tylko... Szmer. Dobra, schodzimy na dół. O, tu jest kolejna strona przy okazji. Sobie ją weźmiemy. Skorupa wycadzana złotymi klejnotami. To jakiś kurde... tego.
Jakiś chyba żółw gigaczat. Dobra, teraz musimy albo odwrócić... A nie, nie musimy, ona stoi tyłem. On czy ona, idziemy dalej. O, to jest ten herb w ogóle, możemy to odwrócić. To jest jakaś zagadka. Właśnie nie wiem, do czego to służy, ale potem w dzień możemy to odkryć. Nie mogę wyjść w ogóle, co jest? A który? Aha, bo jeszcze muszę zejść na dół, dobra. Zapomniałem o tym. Tutaj już byłem. Coś tam dzwonkuje, ale nie wiem co, bo chyba trzeba mieć ten Alohomora drugi poziom. Dobra, wychodzimy stąd. Kurczę. Ale takie skradanki są fajne. Hello, Mr. Moon. Witam, panie Moon. Mam te księżyce. Oh goodness, you're as fearless as I am. A dobra, gdzie jest zapłata? Jakieś 1000 monetek. Ej, duch za tobą tam jest, uważaj. Duch za tobą jest. First suspected peas. To jęcząca Marta jest. Previous caretaker, rancorous carp to an early retirement with his intolerable. Cześć, jęcząca Marta, witam. O, leci sobie dalej. Nie zainteresowana w ogóle. I am determined with your help to discover the identity. Ciemiężyciel. Ciekawe, kto jest jego ciemiężycielem. Jeśli znajdę czas, ale nic nie obiecuję. I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood. But I hope you will find the time. To jest jego ciemiężycielem. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, no jasne, jasne. Oczy kobry, no. To są oczy kobry. I mój Tomasz Dzbanek kroi chleb łokciem. No, poszukam ich, poszukam. Widziałem jeden w biurze Figa, więc tam też pewnie jest. Dobra, zaniosłem księżyce i koniec misji. Spoko, spoko. No i koniec, koniec księżycowej niedoli. Pięknie. Oxmeet, here I come. Let's go. Dobra. Szukamy ziomeczka od eliksirów. Zobaczmy na mapie, gdzie on jest w ogóle. Ziomek od eliksirów. Magiczna rzepa. Nie, to są warzywa, owoce. Oliwander. Sklep sportowy. Księgi i zwoje. Ej, to jest w ogóle imperium... Ej, chodźmy do imperium urody. Możemy zmienić wygląd postaci. Kurde, jestem ciekaw. Zróbmy to. Może jakieś dready zapuszczę, zobaczymy. Dobra. Come to the barber shop. I'm gonna show the candy shop. Witam, witam, Calliope Snelling. Hello. Hey. Witam, witam. Welcome to Madam Snelling's. Ale masz fajną fryzurę, taką wywianą przez odkurzacz chyba do liści. Snelly? Snelly Smelly? Snelly rymuje się Smelly, czyli ze śmierdziuchem. To chyba do niej należy. They're stuck in the dust at the ministry and tak jak I'm here thriving. Dobra, nie pierdziel, tylko mnie obetnij. Nie interesuje mnie to. Jasne, zmieniamy, zmieniamy. Nie interesuje mnie twoje wywody. Some are going for that muggle with consumption. Przyziemność, te sprawy? But you won't find poisons here. No need for chloride of lime. Nie potrzeba chlorku ani amoniaku. Okay. A, bo ona magicznie zmieni naszą fryzurę. What services do you offer? Jakie usługi pani oferuje? Może jakieś lodzi? O kurde, ile fryzur tu jest? Dobra, weźmy może, co tutaj mamy? Dobra. To jest jakiś whistle. Tu jakiś... Ojej, on zajebiście wygląda. To są dready, dobre. Albo takie coś. Irokes? Nie wiem, czy jest Irokes. W sumie klasyczny Irokes zazwyczaj powinien być. W takich gierkach. Nie wiem, czy jest Irokes. O, to jest jakiś samuraj? Łysy. To jest dziwne. To jest jakieś takie mini afro przycięte. To ciekawie wygląda. To jest takie zwykłe. Szopa na głowie. Weźmy może... Weźmy coś takiego, to jest zajebiste. To jest dobre. Kolor włosów jeszcze zmienimy. Fioletowe włosy mogę mieć. Dawaj dready. Czekaj. Dready. A zróbmy to. O. Sta, jak ona się nazywa? Kurde, jak ona się nazywa?
z różowymi włosami. No zapomniałem, kurde, jak ona się nazywa? Ta, co śpiewa. Dobra, weźmy ten. Jakieś blizny możemy też zrobić. Weźmy takie blizny. Jakieś brwi możemy też dać. Leo, tak, Young Leosie z dreadami. Kolor brwi. Też damy różowy. Kolor oczu, niebieski. O Jezu, jak to wygląda. Dobra, Young Leosia. Potwierdzamy, 20 monet musimy na to wydać. Young Leosia, widzowie. Let's get this puppet. Ale to pięknie wygląda. Lil Pump. Siema Shadowline, witam. Rebellion. O, coś tu jest, w ogóle skrzynia tu jest, weźmy ją, okradnijmy. Dobra, zamknij się tam, ja biorę to co moje i mamy gogle przeciwsłoneczne. O, ale teraz będę miał drip. Czekajcie widzowie, czekajcie, teraz będę miał niezły drip. To będzie dobre, zobaczcie. Okulary przeciwsłoneczne. O kurde. Dobra. I to jest zajebiste. Teraz mam totalny... A wiecie co, ja bym ściągnął tą czapę w sumie. To jest dobre. Teraz mam niezły drip. Tylko weźmy, ściągnijmy to może tą czapę, te akcesoria. Możemy dać coś, to może bez tego. O tak. O tak, dobra. Lil Pump. Teraz to ociekam dripem totalnie. Zobaczcie na to. Tomasz Dzbanek ocieka dripem. Ale fajna ta szata jest, podoba mi się. Dobra, idziemy. Hippies? Nie no, żaden hippies. Dobra, myślę, że na tym widzowie skończymy odcinek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Harry Potter w zasadzie Hogwarts Legacy.